Silnik dwulitrowy, pojazd Kia. Gdzie go tu mamy? Tu jest Kia Ceed. Sytuacja wydarzyła się taka. Na drodze, podczas jazdy, było wszystko ok, żadnej sygnalizacji, bo te samochody niestety sygnalizacji nie mają. A o czym mówimy? Mowa, słuchajcie, o braku wody w układzie. I tak, słuchajcie, naprowadzę całą sytuację. Oczywiście nie sugerujemy się teraz korkiem, który leży tutaj, jest zdjęty. Mamy zamontowany czujnik. Gdzie ten czujnik jest? Holender. Nie widzę go. O, tu. Mamy zamontowany czujnik. To jest, słuchajcie, czujnik, który monitoruje sobie temperaturę głowicy. I to jest czujnik taki dualny i jedna informacja leci dla sterownika. Znaczy do sterownika, sterownik z niej korzysta. Druga informacja leci do nas, do licznika. Jak przekonaliście się, bądź zdążyliście zauważyć już na którymś filmiku, poruszałem kwestię tematu licznika, który wiecznie pokazuje około 90 stopni temperaturę. No i słuchajcie, podczas jazdy była sytuacja taka. Jechałem, temperatura tradycyjnie wszystko elegancko pokazuje, ładnie, pięknie. Pogoda chłodna, dzisiaj jest wiaterek, klimatyzacja w pojeździe wyłączona, jest lato. Zatrzymałem się na parkingu, zgasiłem silnik i przez chwilę krótką słyszałem, że pracują wentylatory. No zadziwiło mnie to, ponieważ wentylatory no w taką pogodę się pewnie by nie załączyły, a tym bardziej klimatyzacja była wyłączona. Pozwoliłem sobie zapalić jeszcze raz, zgasić go, wentylatory po raz kolejny się włączyły. No i to dało mi bardzo do myślenia i spokój, taki niespokój bardziej bym powiedział, co się dzieje nie tak. Pierwsze co przychodzę, zbiorniczek wyrównawczy, oczywiście pusty. No i ba, no to super, otwieram tutaj, pusto. No i teraz słuchajcie, jaka rzecz, do układu całego, oczywiście wy, jeżeli robicie takie coś, to zróbcie w ten sam sposób, weszło mi 5 litrów wody. Tu zakupiłem sobie wodę kolejną, którą na testy sobie wziąłem, żeby próbować. Ale jestem w trasie, w drodze, więc sytuacja awaryjna, muszę sobie jakoś poradzić. Udało się mi zdobyć całe szczęście najazd, na który mogłem najechać, żeby zdiagnozować. No i chcę się właśnie z Wami taką informacją podzielić. Jeżeli macie pojazd marki Kia Ceed na przykład i obawiam się, że jest to samo w innych pojazdach, nie ma kontrolki informacji o tym, że na drodze ubyło Wam płynu, wyleciał całkowicie i tak dalej. Wentylatory załączają się oczywiście tak. Wentylatory się załączą dzięki temu pierońskiemu czujnikowi, ale co nam po wentylatorach, jeżeli w układzie chłodzenia, czyli w głowicy, w bloku, w silniku, w chłodnicy i innych elementach, mówimy oczywiście o chłodniczce tutaj spalin, która jest tył za silnikiem, nie ma cieczy, więc nie ma co chłodzić całego układu i najnormalniej w życiu. Gdybym jechał dalej, obawiam się, że zakończyłoby się na tym, że silnik by się po prostu najnormalniej w życiu ugotował, a pieroński licznik nie dałby w żaden sposób informacji o tym, że w układzie zabrakło wody. No i teraz tak, pokażę Wam, co się wydarzyło, bo musiałem namierzyć oczywiście, co się wydarzyło. Z tym się Wam, z Wami chcę podzielić, bo taka informacja może się Wam przydać. Leżą, jak widzicie, dwie opaski, leży wężyk, leży otulina. Otulinę sobie zdarłem, bo musiałem. No i bach, co się, słuchajcie, zrobiło, tak jak widzicie, na wężu wyleciała, no i normalnie w życiu, dziura. No widzicie, dziura, która wyleciała na pierońskim wężu i z całego układu podczas jazdy wyleciała mi woda, o czym oczywiście nie wiedziałem, byłem nieświadomy. No i teraz, słuchajcie, jakbyście chcieli namierzać takie coś, co może się zdarzyć praktycznie rzecz biorąc każdemu użytkownikowi, w pojeździe tutaj akurat jest zamontowana mucha. Zaraz po chwileczkę włączę podświetlenie. Teraz będzie może lepiej widać. Jest zamontowana chłodniczka spalin. Nie chłodniczka spalin, co ty gościu gadasz.
Zamontowana jest chłodniczka oleju. Dokładnie tutaj. I do bloku przychodzi właśnie ten wąż. Jest to za silnikiem. Obudowę z silnika niestety musiałem zdjąć. No i z taką informacją się chciałem z Wami podzielić, że może się zdarzyć sytuacja każdemu, kto będzie jechał na drodze. Wyrzuci wodę z układu i nie sugerujcie się tym, że Wasza kontrolka jakakolwiek, czy Wasz licznik zasygnalizuje, że temperatura została przekroczona i coś tam niepokojącego się dzieje. Oczywiście nie musimy się sugerować w tym momencie tymi plamami, które gdzieś tam po asfalcie były przejechane miękkim. Natomiast no niestety z tej chłodniczki spalin jest aktualnie zdjęty jeden z węży. To jest właśnie ten pęknięty, nieszczęsny wąż. Także wierzcie mi, że jadąc na drodze, praktycznie rzecz biorąc, nie jesteście w stanie nic zrobić ani ogarnąć. A przejechanie pojazdem takim przez kilkukilometrowy odcinek, no niestety spowoduje to, że ugotujecie sobie najnormalniej w życiu silnik. Także jeżeli filmik się komuś przyda, no to śmiało możecie łapkami gratulować. Jeżeli się przyda, jeżeli się nie przyda, no to trudno. Ale przestroga dla wszystkich, którzy mają takie pojazdy. Nie sugerujcie się tym, że macie zbiorniczek wyrównawczy, bo zbiorniczka wyrównawczego również wyciągnęło cały płyn, bo zrobiło się w układzie podciśnienie, czyli płyn zaczął uciekać. A jak zaczął uciekać, to jednocześnie z tego zbiorniczka wyrównawczego zaczęło wyciągać sobie tą właśnie rureczką płyn. O, właśnie tą rureczką. Wyciąga sobie płyn, który również zostanie wyrzucony. Dostęp, jeżeli byście się chcieli i musieli już dostać, bo jak widać, te węże są niestety kulawe bardzo, ze względu na to, że one pracują w naprawdę cięższych warunkach jak węże tego typu tutaj, dlatego że one są na chłodniczce oleju i tam troszeczkę temperatura jest wyższa jak samej wody, więc wiadomo, że te węże są bardziej narażone i takie coś się może każdemu zdarzyć. Także będziecie wiedzieli, żeby no niestety przed wyjazdem na jakąś tam trasę kontrolować, czy ubywa Wam płyn. Macie wskaźnik, więc tym wskaźnikiem będziecie widzieli, czy jest poniżej, czy jest powyżej. Jeżeli jest poniżej, już trzeba się zastanowić, że informacja jakaś tam jest dla nas do przeniesienia, czyli już wiemy, że coś tam niepokojącego się dzieje. Węża na drodze takiego nie znajdziecie. To od razu mówię, jeżeli go rozdarło, to jest niestety bardzo duży problem, żeby cokolwiek z tym zaradzić. Średnica około 2,5 cm wewnątrz. 2 cm, no przyjmijmy 2 cm, 20. Nawet słuchajcie, nie masz czego zdemontować takiego węża. No i cholera jasna, pogratuluję w tym momencie mistrzowskim producentom, projektantom pojazdów koreańskich, którzy, no cholera jasna, diody, która kosztuje groszowe rzeczy, plus kawałek kabelka, gdzie mogli dać jakieś dwie sondy, które by sygnalizowały, masz chłopie zbiorniczku, płyn, możesz jechać, albo go już niestety nie masz. No także widzicie, tak się można właśnie przejechać. Oby się nie okazało, że silnik został ugotowany, bo nie wiem na jakim etapie i w którym momencie ta woda wyleciała. Z całe szczęście, że zatrzymałem się na drodze, bo musiałem. No i w tym momencie akurat to wyszło, bo podczas jazdy bym nawet nie wiedział, że wentylatory działają, które próbują schłodzić silnik, ale nie wiem po co, żeby się nie roztopił. Być może tak, żeby aluminium nie spłynęło z niego. A co z uszczelką pod głowicą? Jeżeli się nie spotykamy z kolejnym filmem, czyli naprawą uszczelki, to znaczy, że jeszcze uszczelka nie ucierpiała. Ale gdyby, no to niestety tragedia, nie? No, także póki co na razie trzymajcie się, mniej takich awarii, mniej problemów. Wyciągajcie wnioski, konsekwencje jakie są. I trzymajcie się do następnego filmu. Cześć.